wiele doświadczeń, no chociażby sama kwestia lekarzy specjalności zabiegowych, którzy pracują po 20, 30, 40 lat w swoim życiu, kilka godzin dziennie noszą maseczki i naprawdę zapewniam, nie mają ani grzybicy płuc, ani nie są niedotlenieni, ani nie mają różnych innych dolegliwości. Także na pewno nie szkodzą. Są może trochę uciążliwe, dlatego że wiadomo, że troszeczkę człowiek się bardziej poci pod tą maseczką. Jakieś zmiany minimalne trądzikowe się mogą nasinać, natomiast no to jest nic w porównaniu z tym, jakie mamy zyski z noszenia maseczek, które są w tym momencie tak naprawdę podstawową ochroną dla nas w istniejącej pandemii. I to z kolei też widzimy, badając ogniska epidemiologiczne, widząc, gdzie pacjenci się zakażają, to widzimy, że tam, gdzie prawidłowo są noszone maski, zakażeń nie ma. Natomiast tam, gdzie są nieprawidłowe, no to niestety zakażenie się rozsiewa bardzo szybko. Jeżeli maskę mamy ubraną prawidłowo, to nas ona chroni. Jeżeli zdejmiemy na 15-20 minut, no to się pojawia konkretne ryzyko. Natomiast żeby wypracować odporność, no to są tak naprawdę lata zdrowego żywienia, zdrowego trybu życia. To nie jest tak, że my przez ileś tam lat odżywiamy się niezdrowo, prowadzimy siedzący tryb życia i nagle, prawda, dwa dni i już się wzmocnimy. Możemy dzieci ubrać w maseczki, z tym, że te maseczki muszą być prawidłowo noszone, co u dzieci młodszych jest trudno uzyskać. Dzieci młodsze są spontaniczne, przytulają się, maseczki się zsuwają, także tutaj trzeba zachować ostrożność. Dlatego, że no niestety, ale dzieci, które są w zbiorowiskach, szczególnie w przedszkolach, czy do niedawna w młodszych klasach, gdzie ten reżim no, był niemożliwy tak naprawdę do zachowania, są zagrożone, że mogą być zakażone, no i stanowią to źródło zakażenia dla osób starszych czy osób z pewnymi obciążeniami, bo również młode osoby mają choroby współistniejące i mają ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-u.